Witam szanownych Państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej na konferencji naukowej pod tytułem Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Myślę, że temat szczególnie istotny. Rolnictwo się ciągle zmienia, praca w gospodarstwie rolnym również. Mamy również tutaj na sali naszą młodzież. Mamy gości. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim naszym gościom, którzy znaleźli czas i chęć, żeby tutaj dzisiaj z nami być, podzielić się swoją wiedzą i chciałbym Państwu przedstawić i przywitać serdecznie. Chcemy iść w kierunku przede wszystkim bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo naszych uczniów, bezpieczeństwo przyszłych rolników, a często tych obecnych już rolników, bo nasi uczniowie już prowadzą gospodarstwa rolne, jest dla szkoły priorytetem. Chcemy pokazać tym młodym ludziom, że o bezpieczeństwo mogą sami zadbać i powinni, i że mogą liczyć w tym na wsparcie właśnie takich instytucji, jak szkoły, jak ministerstwo, jak Rolnicza Kasa Chorych, jak wreszcie KRUS, czyli wszystkich instytucji, które służą, pełnią taką funkcję służebną w stosunku do młodych i starszych rolników. Udało się naprawdę zaprosić ważnych gości, specjalistów w swojej dziedzinie? Tak. Tutaj mogliśmy widzieć, że są obecni z nami przede wszystkim przedstawiciele uczelni wyższych, z którymi szkoła pracuje. To jest dla nas bardzo ważne. Są przedstawiciele uczelni kulturalnych, bo to jest aspekt, który też zajmuje naszą działalność. Są przedstawiciele właśnie wspomnianych instytucji, KRUS, są przedstawiciele wreszcie i tutaj jest mi bardzo miło, że mogliśmy gościć tutaj pana ministra rolnictwa, pana Szymona Giżyńskiego, który jest bezpośrednim przełożonym szkół rolniczych i jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół rolniczych. Nie ukrywam, że mamy w tym swój własny interes, bo chcemy, żeby pan minister zobaczył naszą szkołę, żeby wiedział, w czym w razie potrzeby można takim szkołom jak Szkoła w Leśnej Podlaskiej pomóc. Bardzo na to liczymy. Wszyscy pracownicy, nauczyciele, rodzice, którzy tworzą tę szkołę i uczniowie, jesteśmy dumni z tej szkoły. Jesteśmy dumni, że Państwo jesteście dzisiaj tutaj z nami i mam nadzieję, że dostrzeżecie, że staramy się, że tą szkołę codziennie, dzień po dniu rozwijamy i że młodzież, która jest z nami, wybrała tę szkołę w sposób świadomy. Cieszymy się, że jest nas więcej w tym roku i to jest taka tendencja, którą postawiliśmy sobie za cel utrzymania, bo oferujemy bardzo ciekawy zawód. Stary zawód, ale zawód, w którym kształcimy w sposób nowoczesny. Szkoły rolnicze są szkołami nowoczesnymi. Oczywisty obowiązek ministerstwa, oczywisty obowiązek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tutaj jest zależność prosta, bo ministerstwo, ja mam taki zaszczyt czynienia tego osobiście, nadzoruje pracę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I jest tak, że na to pytanie odpowiedź jest prosta, tylko dość długa, prawda, bo tych działań, prac, stale przywoływanych sukcesów, mówię o sukcesach w odniesieniu na przykład do płaszczyzny międzynarodowej, prawda, gdzie mamy ogromny autorytet z racji tej, że wypadków w Polsce, w rolnictwie jest taka ilość, która nas sytuuje tutaj w obszarze, czy w tabeli absolutnych liderów. Z drugiej strony mamy bardzo dobre pomysły w sensie takim administracyjnym. To my podpowiadamy pewne takie konstruktywne działania, które na przykład wracają, tak mówiąc zupełnie szczerze, w postaci właśnie z Zachodu, z Europy, do nas w postaci w tej chwili takiej bardzo modnej, okrzyczanej wizji zero, prawda? Piękna nazwa, wizja zero, czyli zero wypadków we wszystkich możliwych tutaj sytuacjach i kategoriach, tylko że my żeśmy wymyślali i realizowali pewne podstawy teoretyczne i praktyczne właśnie tej całościowej koncepcji. Dlatego to, co my w tej chwili przyjmujemy dobrowolnie, to się tak sami z satysfakcją do siebie uśmiechamy, że my żeśmy to już dawno wymyślili, w zasadzie zrealizowali, czy realizujemy, bo to nie jest tak, że coś się da w rolnictwie w zakresie bezpieczeństwa zrealizować i
ma się rozłożone ręce, spokojne sumienie, czyste. Nie, to jest problem, który jest realizowany permanentnie, prawda, codziennie. I tutaj nawet sukcesy nie mogą, a tym bardziej sukcesy nie mogą usypiać. Ja się bardzo cieszę, że w województwie śląskim jest w skali kraju największa, właśnie zerowa ilość wypadków śmiertelnych. I bardzo, panie ministrze, dlaczego w województwie śląskim? Dlatego, że ja jestem częstochowianinem. Kiedyś byłem wojewodą częstochowskim i zawsze też opowiadam o rzeczywistości tej upragnionej w kategoriach powrotu województwa częstochowskiego. Ale mówię tutaj w zakresie pytania, które pan zadał, gdzie z satysfakcją przyznaję, że województwo śląskie i KRUS tamtejszy z panem Piotrem Doboszem bardzo dzielnie sobie w tych statystykach i w tych pracach przecież poczyna, jest tutaj liderem. I właśnie to jest tak, że dzisiaj żeśmy też rozmawiali o tym podczas konferencji. To trzeba zaczynać od najmłodszych lat. Dzieci się muszą tym interesować. Po pierwsze siebie chronią, poza tym mają już wprowadzone, zinterioryzowane pewne nawyki. Wiedzę, bo to jest też bardzo konkretna wiedza. Taka para czy quasi techniczna, no bo to rzecz dotyczy nowoczesnego sprzętu rolniczego, traktorów, różnych innych, które są piękne, wspaniałe i pomagają, ale również są czasami śmiertelnie niebezpieczne, jeżeli ktoś się nie umie z nich obsługiwać. I wiadomo, że dzieci muszą wiedzieć, że nie wolno im wchodzić, nie wolno im pracować, nawet jeżeli ktoś by o to prosił. Dzieci i młodzież, tam są bardzo jasne przepisy, określone, konkretne i to wszystko musi być upowszechnione i realizowane. W różny sposób można sprawdzać, jak to jest realizowane. Administracyjny, penalizowany, to jest oczywiste, ale nie ma wdzięczniejszego i myślę bardziej skutecznego sposobu jak edukacja, jak spotkania z dziećmi, z młodzieżą, robienie atrakcyjnych konkursów, takich właśnie, o których mówiła też pani prezes dzisiaj, prostych, rysunkowych, malowanek, ale także i filmików, no, które już oznaczają, że trochę starsi muszą za to zabrać. Scenariusz, pomysł, jakaś aranżacja, jacyś może młodzi aktorzy, prawda, w tym wszystkim. Więc zabawa na całego dla kilkunastolatków i trochę może starszych, a jednocześnie bardzo wyraźny sukces i efekt uświadamiania, prawda, i przyswajania w sposób taki bardzo, bardzo wdzięczny konkretnej wiedzy, która się przyda na całe życie. O tym dosłownie zdanie, panie ministrze, o tym sukcesie właśnie możemy chyba powiedzieć również na bazie tej konferencji tutaj w Leśnie Podlaskiej, w Szkole Rolniczej, dyrektor Radosław Klekot. Pana zaproszenie między innymi również prelegentów, to jest już sukces. Ogromny sukces, to zostało tutaj przez środowisko bardzo dobrze przyjęte. Na pewno będzie tak, że tutaj samo środowisko, powiat będzie miał z tego olbrzymie korzyści, takie właśnie adaptacyjne, uświadamiające, poznawcze, ale no przecież także i dzięki pana pracy tutaj pozostałych kolegów to pójdzie w świat, to będzie w internecie, to będzie informacja o tym, że to się udało. Pan na pewno również przytoczy pewne fragmenty wypowiedzi już specjalistów, którzy tutaj byli, którzy z siebie dawali wszystko, żeby mówić o sprawach konkretnych, technicznych, wskazywując pewne treści palcem, prawda, i powtarzając je czasami po 5 razy, żeby zostały dobrze zapamiętane. To jest wielka praca tutaj dzisiaj wykonana, której konsekwencją będą następne etapy, prawda, tego, co będzie trzeba traktować jako wdrożenie tych treści dzisiaj tutaj ujawnionych, pokazanych. Też myślę w pewnym ciągu, prawda, bo o tych sprawach trzeba mówić permanentnie, stale, bez przerwy.